Spożywamy więcej cukru niż kiedykolwiek. Uwaga! Statystyczny Polak zjada ponad 40 kg tej substancji rocznie. Żeby lepiej ci to zobrazować, wyobraź sobie plastikowy worek na zakupy. Mieści on zazwyczaj około 7 kg. Następnie podziel sobie tę liczbę przez 40 i masz około 5,5 worka wypełnionego do pełna sacharozą. I teraz powiedz mi, jak ludzie mają czuć się dobrze? Dodaj do tego alkohol, przetworzoną żywność, słabe relacje z ludźmi i stajesz się dosłownym zombie. By lepiej zrozumieć ten temat, oprzemy się na wiedzy francuskiej biochemiczki Jessine Chuspé, która jest jedną z największych specjalistek w tym temacie. Napisała bestsellerową książkę Glukozowa rewolucja, która pokazuje, jak można cieszyć się życiem bez gwałtownych skoków cukru we krwi. Widzisz, nie da się ukryć, że każda komórka w twoim ciele wykorzystuje glukozę jako energię. Co w takim wypadku podpowiada logika? Powinienem jeść wszystko, co słodkie i napychać się cukrem, ile wlezie. Ale to oczywisty błąd. Organizm potrzebuje tej cząsteczki, jednakże w małych ilościach. Bo gdy podasz jej za dużo, zaczną pojawiać się problemy. Jessie w wielu wywiadach podaje świetny przykład. To jest podobne do dbania o rośliny. Kiedy przestaniesz podlewać paprotkę, po czasie uschnie i zaczną pojawiać się na niej przebarwienia. Efekt byłby dokładnie taki sam, gdybyś wlał do niej za dużo wody. Liście rośliny zaczęłyby żółknąć, a łodygi szczarnieją. Pewnie słyszałeś o czymś takim jak skoki cukru we krwi, ale pozwól, że dokładnie wytłumaczę ci, jak one działają. Wyobraź sobie krzywą. Gdy budzisz się rano, krzywa jest na stałym poziomie. Jeżeli dołożyłeś do tego dobrej jakości sen, prawdopodobnie masz mnóstwo energii. Jednak postanawiasz zjeść na śniadanie słodkie płatki. Tu zaczynają się duże problemy. Jaka jest reakcja twojego organizmu? Bum! Ta krzywa zaczyna podnosić się do góry i przypomina ogromną kolejkę górską. Oczywiście organizm nie pozostaje bierny. W odpowiedzi na wysoki poziom cukru we krwi, trzustka uwalnia insulinę, czyli hormon odpowiedzialny za przekształcanie glukozy w energię. Dzięki działaniu insuliny poziom tej cząsteczki zaczyna spadać. No więc w czym tkwi kłopot? Kiedy występują wahania w jej poziomie, organizm włącza ostrzegawczy alarm. Objawia się to poprzez zmęczenie, zmarszczki, problemy hormonalne itd. Co ważne, kiedy dajesz swoim elektrowniom komórkowym za dużo glukozy, zaczynają się dosłownie gubić. To prowadzi do zaburzeń w produkcji i wykorzystywaniu ATP, przez co nie masz na nic siły, a twój mózg przetwarza informacje, jakby był po nocy uprawiania wujitsu. Trzecia rzecz, a w zasadzie równanie, dużo glukozy równa się stresowi oksydacyjnemu. Stres oksydacyjny równa się wolnym rodnikom. Wolne rodniki równają się ingerencji w DNA oraz aktywacji szkodliwych genów, a aktywacja szkodliwych genów oznacza skrócenie żywotności. Na marginesie uzyskamy dokładnie ten sam efekt, gdy pod glukozę podłożymy tłuszcze. Z tym aspektem jest powiązana jeszcze jedna ważna rzecz, a mianowicie proces glikacji. To stan, w którym cząsteczki cukru łączą się z białkami lub innymi makrocząsteczkami w organizmie. Jest to naturalny proces, ale nadmierna glikacja prowadzi do powstania tzw. AGES, które uszkadza tkanki oraz narządy. I okazuje się, że problemem nie są same węglowodany, ale skoki, które po nich otrzymujemy. A tym odchyleniom od normy, jak się później dowiesz, można łatwo zapobiec. Jednak skok skokowi nierówny. Jeżeli jesz coś, co zawiera fruktozę, która jest pozbawiona całej otoczki, starzejesz się o wiele szybciej, niż gdyby zjadł na przykład makaron spaghetti. Dlaczego? Bo pokarm ten zawiera coś, co nazywamy skrobią. Żeby nie przynudzać naukowymi faktami, po prostu miej to na uwadze. Zamiast botonika lepiej, żebyś wybrał coś, co zawiera ten polisacharyd roślinny. Przejdźmy teraz do sprawy bardziej społeczno-obyczajowej. Chciałbym, żebyś miał na uwadze jedną ważną rzecz. Gwałtowne skoki cukru we krwi są przyczyną wielu problemów psychicznych. Znajdziesz wiele badań przeprowadzonych czy to w więzieniach, czy to w szkole, że kiedy zmienimy diety ludzi na bardziej odżywczą, polepsza się ich stan emocjonalny. Nie można z tym negocjować, takie są fakty. I w momencie, gdy zaczniemy zagłębiać się w te analizy, okaże się, że diety te zawierają śladowe ilości bezwartościowych węglowodanów. No i teraz zastanówmy się, czy mamy pozwolić dzieciom na wszystko? Niech jedzą co chcą, piją energetyki, napychają się syfem, czy pozwolić im o tym decydować, kiedy dorosną? To jest pewna odpowiedzialność, która spoczywa na państwie. Możemy patrzeć na to z ultrawolnościowej perspektywy, ale ten punkt widzenia nie uwzględnia jednej rzeczy. Dzieci uwielbiają smak słodyczy, bo dzięki temu uwalnia się dopamina. One nie przestaną jeść śmieci, bo to wymagałoby pozbycia się uczucia przyjemności.
Obiecuję ci, że junior, którego mózg jest w fazie rozwoju, nigdy z tym nie wygra. A co jest tego następstwem? Rosnący problem depresji, zaburzeń hormonalnych. I kto na tym traci? Ludzie oraz państwo. Człowiek chory to człowiek, który wkłada bardzo mało w rozwój społeczeństwa. Więc musimy dokładnie przemyśleć, czy wprowadzenie restrykcyjnych wymagań co do żywności, które sprzedawana młodzieży, nie polepszyłaby życia każdego z nas. Historia Jessie jest bardzo podobna. Sama cierpiała na problemy psychiczne w młodych latach, ale gdy zainteresowała się tym tematem, wszystko odwróciło się do góry nogami. Kupiła glukometr, zaczęła spoglądać na jego wyniki i miała niezbity dowód, co jest przyczyną jej problemów. Uwaga! Problem gwałtownych skoków cukru we krwi dotyka nawet 90% całej populacji. Więc statystycznie 9 na 10 osób, które spotykasz na ulicy, mierzy się z tym problemem. Dołóż do tego to, o czym wspominałem na początku, i masz mieszankę, która musi się źle skończyć. Widzisz, często mi się zarzuca, że upraszczam problemy psychiczne i to coś więcej niż mi się tylko wydaje. Ale patrząc na konkretne statystyki, widać, co jest tego główną przyczyną. Ludzie dążą za wszelką cenę do przyjemności, wierzą, że stan szczęścia ich zbawi, porównują się z innymi, uzależniają swoje emocje od stanu konsumpcji, mają problemy z krzywą glukozy, jedzą przetworzone pokarmy, uprawiają mało sportu i nie posiadają żadnego poczucia sensu. Mamy expressis verbis, co doprowadza ich do takiego stanu. Zbudowaliśmy wokół niego mur, którego nie można w żaden sposób naruszyć. Okej, komuś mógł umrzeć ktoś bliski, ma pewne problemy genetyczne, ale to dotyczy kilku procent. Reszta popełnia gdzieś błąd. Ja absolutnie nie obwiniam za to ludzi. To wynik złej edukacji oraz braku świadomości. Dlatego stoję na straży z tarczą oraz twardą zbroją, wierząc, że to, co przekazuję, wpłynie na ludzkie życie. Wracając do tematu glukozy, warto, żebyś wiedział o jednej rzeczy. Usuwanie wahań nie równa się jedzeniu tylko mięsa. To już często powielany mit. Nie chcesz cukru w diecie? No to zostaje ci tylko mięso. Można jeść wiele rzeczy, a mimo tego spowodować, że jej wahania będą praktycznie niezauważalne. Tak samo kierowanie się zaleceniem na zasadzie robimy wszystko, by spłaszczyć krzywą, jest bardzo niedokładne. Dlaczego? Bo po mocno zakrapianej nocy, gdzie nie oszczędzałeś swoje wątroby, również spłaszczysz krzywą glukozy. Spożyjesz wiele tłuszczów trans, również spłaszczysz krzywą. A co gdy zaczniesz trenować? Zwiększysz krzywą glukozy. No i teraz wszyscy fani browarka po pracy, którzy na zagrychę jedzą coś ultra przetworzonego, zacierają ręce. O, mogę nic nie robić, a moja krzywa będzie w normie. To nie o to chodzi. Z jednego problemu wpędzasz się w drugi, a ten drugi może spowodować, że znowu pojawi się pierwszy. Rozumiesz? Zamknij się w błędnym kole, z którego nie ma wyjścia. Temat zdrowia nie jest zero-jedynkowy, dlatego nie jestem fanem monodiet, bo one zawsze prowadzą do odchyłu w jakiejś normie. Przejdźmy w takim razie teraz do tipów, które poleca nam Jessie. Jedną z koronnych wskazówek jest tak zwana kolejność jedzenia. Możesz zapytać, co ona oznacza? Już spieszę z wytłumaczeniem. Chodzi w niej o to, że najpierw jemy warzywa, następnie białko oraz tłuszcze, a na końcu sięgamy po węglowodany. Zobacz, błonnik zawarty w warzywach zmniejszy ilość przyswajanego cukru. Następnie białka spowolnią szybkość trawienia, przez co będziesz mniej głodny oraz zauważysz lepsze samopoczucie w ciągu dnia. Badania jasno pokazują, że spożywanie pokarmów w tej właśnie ramie może obniżyć skoki glukozy we krwi o około 75%. Tu pojawia się kolejne pytanie. Czy muszę odczekiwać jakiś czas przed zjedzeniem warzyw, białka, a następnie węgli? To zależy. Jeżeli to zrobisz, efekt nie będzie tak zadowalający, ale nadal widoczny. Natomiast mamy pewną alternatywę. Tą alternatywą jest tak zwana przystawka warzywna. Czyli zamiast od razu rozstawiać na talerzu całe jedzenie, przygotuj małą niespodziankę. Jak ona może wyglądać? Polecę ci parę swoich oraz parę od Jessie. Po pierwsze, tak zwane tabule, czyli libańska sałatka warzywna z dodatkiem pomidorów, cebuli, czosnku i czerwonej papryki. Po drugie, warzywne sticksy z dipem. Czyli kroisz warzywa takie jak papryka, marchewka, seler na długie paski, a następnie przygotowujesz dip na bazie jogurtu naturalnego z ziołami. Tylko zadbaj o to, by był bez żadnych dodatków. Po czwarte, caprese na patyczkach. Czyli na moje patyczki nadziewasz kawałki pomidora koktajlowego, mozzarelli i listek bazylii, a następnie polewasz oliwą z oliwek i posypujesz solą morską.
Po piąte, rukola, granulowany czosnek, oliwa z oliwek, pieprz i pomidory koktajlowe. I ostatnie, czyli marchewka z humusem oraz sałatka z ogórkiem. Masz mnóstwo pomysłów, także możesz je modyfikować według własnego uznania. No ale zaraz ktoś napisze, ja nie mam czasu na przygotowanie czegoś takiego. No okej, załóżmy, że na twoim talerzu znajduje się kurczak, ryż oraz marchew z kapustą. W takim wypadku najpierw sięgasz po marchew z kapustą, później po kurczaka, a na końcu po ryż. Pewnie pamiętasz, jak rodzice mówili do ciebie, możesz zostawić wszystko, ale warzywa mają być zjedzone. Jest w tym wiele prawdy. Prawdopodobnie nie byli świadomi tego procesu, bo to dość nowe analizy, ale kryje się w nich duża mądrość. Jednak to nie jedyna rzecz, którą możesz zrobić, aby obniżyć wahania glukozy. Z pomocą przychodzi nam tutaj ocet jabłkowy, który swoją historią sięga tysięcy lat. Już starożytny grecki lekarz Hipokrates wierzył w jego siłę. Przed każdym posiłkiem, który zawiera sporą ilość węgli, wypił łyżkę rozcieńczonego octu jabłkowego w szklance wody. Jeżeli to zrobisz, możesz ograniczyć cykl glukozy o około 30%. Ocet zawiera cząsteczkę zwaną kwasem octowym. Dzięki tej cząsteczce spowalniamy rozkład skrobi do glukozy. Dodatkowo taki napój zmniejsza ryzyko cukrzycy, także dostajemy dwa w jednym. Oczywiście jego smak nie jest najbardziej przyjemny, ale na to również mamy rozwiązanie. Do wody i łyżki octu dajesz miętę, limonkę, maliny, a jeżeli to nie wystarczy, dodajesz troszeczkę słodzika z owocu mnicha. Jesse w swoich wypowiedziach podkreśla bardzo ważną rolę śniadań. Rogaliki, koktajle, soki, płatki, chlebki to najgorsze, po co możesz sięgnąć z samego rana. Zasada jest prosta. Im więcej węgli wrzucisz na ruszt, tym bardziej zmęczony będziesz. Więc podstawienie dziecku płatków pod nos po pobudce to chyba najgorszy prezent, jaki można mu zrobić. Bo kiedy na pusty żołądek jesz coś, co zawiera cukier, pierwszy przykład z brzegu, chleb, to rzecz ta natychmiastowo przedostaje się do jelit oraz krwiobiegu poprzez rozkład skrobi do glukozy. Pamiętaj, że cukier to cukier. Gdy spoglądasz na to z perspektywy cząsteczek, twoje ciało ma gdzieś, w jakiej postaci go przyjmuje. Organizm w procesie trawienia rozkłada różne rodzaje cukrów na te same proste cząsteczki, czyli glukozę i fruktozę. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy cukry pochodzą z owoców, syropów, chlebków, słodyczy czy wypieków, ostatecznie organizm przetwarza je na te same podstawowe jednostki. Więc zamiast wpakowywać w siebie batona, który jest sklejany w procesie produkcji, zjedz ekologiczne jabłko czy jagody. Na przykład jagody są wypełnione polifenolami, których twój organizm wręcz pragnie. Co ciekawe, zadziałają jako silny antyoksydant, pomagając w neutralizacji wyżej wymienionych, wolnych rodników i ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Kolejna ważna rzecz, którą podkreśla Jesse, to choć kilkanaście minut po posiłku. To był temat, który wielokrotnie poruszałem i nie ma tu żadnej filozofii. Krótki spacer po posiłku pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi, dzięki temu krzywa zaczyna się wypłaszczać i tak oto jesteś zdecydowanie zdrowszy. Proste, a niezwykle skuteczne. Stąd płynnie przechodzimy do dość kontrowersyjnego tematu, czyli przestań liczyć kalorie. Dlaczego Jesse uważa to za irracjonalne? Cofnijmy się do czasów, gdy naukowcy postanowili zrobić pewien test. Czy będzie miał on sens? Oceń sam. Otóż postawili na stole pudełko, gdzie włożyli jedzenie. Tak naprawdę nie ma znaczenia, co tam było, ale załóżmy, że była to cebula. Następnie przełożyli to do innego pudełka, które zawierało wodę. Co działo się potem? Podpalali ten pokarm w środku i sprawdzali, o ile wzrasta temperatura otaczającej wody. To eksperymentalne podejście nazywa się kalorymetrią. Kalorymetry mogą mieć różne formy, ale ogólnie polegają na spalaniu danego materiału w kontrolowanym środowisku, aby zmierzyć ilość wydzielanej energii w postaci ciepła i na tej podstawie określa się kaloryczność pokarmu. Problem z tym jest taki, że gdybyśmy włożyli dwie różne rzeczy do tego pudełka, coś super zdrowego i super niezdrowego, technicznie będą zawierać tę samą liczbę kalorii. Już dzisiaj wiemy, że to nie jest prawda. Jest różnica między kaloriami w postaci słodkich cukierków, a kaloriami w postaci sałatki z ekowarzyw. Wyobraź sobie, że masz dwie karty kredytowe, obie z limitem 1000 zł. Czyli możesz wydać tę samą ilość pieniędzy na obu kartach. Jednak na jednej karcie masz bardzo wysokie oprocentowanie i dodatkowe opłaty, podczas gdy na drugiej masz niskie oprocentowanie i brak dodatkowych opłat. Mimo że obie karty pozwalają na wydanie takiej samej kwoty pieniędzy, skutki finansowe będą się znacząco różnić.
Rozumiem, że czasem to może być potrzebne. Na przykład, gdy jesteś zawodnikiem sportu walki i musisz mieć wyliczony każdy pokarm. Ale nawet to nie obiecuje, jak zachowa się organizm. Przecież jest mnóstwo chłopaków i dziewczyn, którzy nie wypełniają limitu z jakiegoś powodu. Wystarczy, że zjedzą za dużo soli i już pojawiają się problemy. Co z tego, że łyżeczka soli ma 0 kalorii? Zjawisko to nazywamy retencją wody, co oznacza zatrzymywanie się jej w organizmie. Jest to efekt nadmiernego gromadzenia się płynów w tkankach międzykomórkowych, co prowadzi do opuchlizny i krótkotrwałego wzrostu wagi. Oczywiście to wyjątek. Odnoszę się tu do zwykłego człowieka, który codziennie skrobie swoją rzepkę, zarabia pieniądze siedząc przy biurku i wraca z biura samochodem. Dla takiej osoby siedzenie z kartką to mało rozsądna rzecz. To prowadzi do pogorszenia jakości relacji z jedzeniem, bo cały czas myślisz, ile kalorii możesz spożyć w danym posiłku. Nie dodam trochę zieleniny, bo przegnę z jej ilością. Przecież to brzmi absurdalnie. Dlatego z piątki wrzuć na trójkę i zamiast obsesyjnie patrzeć na kalorie, skup się na tym, co ważne, czyli na jakości pokarmów. No właśnie, jakich pokarmów unikać, by nie nadwyrężać krzywej glukozy? Jest ich naprawdę sporo, ale postaram się wymienić te naprawdę ważne. Po pierwsze, mleko owsiane. Dotychczas myślałam, że problem z mlekiem owsianym jest taki, że zawiera pewne ilości glifosatu. Człowiek uczy się całe życie. Okazuje się, że to nie koniec jej, w cudzysłowie, prozdrowotnych efektów. Mogłoby się wydawać, że skoro jest mlekiem roślinnym, a na etykiecie widnieje napis bez dodatku cukru, to warto po niego sięgać. Napój ten jest produkowany poprzez namaczanie i miksowanie owsa z wodą, a następnie odsączanie i filtrowanie, aby uzyskać konsystencję płynną podobną do mleka. I nawet jeśli nie zawiera żadnego dodatku cukru, wystarczy ilość węglowodanów z samego owsa. Musimy zagrać w otwarte karty. Mleko owsiane to tak naprawdę napój z cukrem, śladową ilością witaminy D oraz całkiem sporą ilością wapnia oraz witaminy A. Ale nawet ta duża ilość nie rekompensuje strat, które poniesiemy w wyniku jego spożywania. A więc kawa z mlekiem owsianym wydaje się bardzo złym pomysłem z samego rana. Chyba nie muszę ci tłumaczyć, że sprawa ma się bardzo podobnie w przypadku mleka ryżowego. Co Jessie proponuje zamiast tego? To, co zawsze powtarzam, czyli mleko kokosowe. Albo mleko migdałowe. Problem z tym drugim jest taki, że zazwyczaj dodaje się do niego cukier. Natomiast jeżeli znajdziesz wersję bez, od razu kieruj się do kasy. Tu może pojawić się pytanie, co jest lepsze, zwykłe mleko bio czy mleko owsiane? Zdecydowanie mleko bio. Numer 2 to wyciskane soki. Proces, przez który przechodzi owoc podczas jego wyciskania, jest ogromnym problemem. Tak naprawdę pozbywamy się całego błonnika i tak oto mamy wodę z cukrem i zawartością jakichś tam witamin. I nie ma to znaczenia, czy jest to sok jabłkowy, pomarańczowy, czy też gruszkowy. Tu nie ma żadnej nadinterpretacji ze strony mojej czy Jessie. Chcesz zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda sok jabłkowy? To nalej wody, wsyp 6 łyżeczek cukru, trochę witaminy C i proszę. Oto pyszny soczek jabłkowy, który różni się tylko smakiem. Dlatego jedz całe owoce, a już na pewno nie pij soków na śniadanie. No, chyba że zależy ci na tym, by twoja krzywa była podniesiona od samego rana. Numer 3 to sosy pomidorowe. Do jego produkcji wykorzystuje się pomidora, który zostaje odpowiednio zdenaturowany, czyli poddany obróbce termicznej, a następnie zagęszczony. Wtedy odparowuje się część wody, więc tego cukru jest zdecydowanie więcej. Dodatkowo producentom nie przeszkadza, by wsypywać sacharozę do sosu w formie dodatku. Dlaczego? Powód jest dość oczywisty. To sposób na zbalansowanie smaku poprzez złagodzenie kwasowości pomidorów, przez co chętniej sięgasz po ten produkt. Numer 4 to banany. Dzisiejsze banany, które spożywamy, całkowicie różnią się od swoich poprzedników. Tamte były zdecydowanie mniejsze, bardziej włókniste i zawierały więcej nasion. Banany, które obecnie dominują na rynku, zostały wyselekcjonowane i hodowane przez wiele lat w celu uzyskania korzystnych dla konsumenta cech. Gdy porównamy je z tymi, które były w dzisiejszej Azji Południowo-Wschodniej, to niczym nie przypominają tych ze sklepu. Zresztą widać to w Tajlandii.
Tam na przykład podawane w hotelach banany są malutkie. Sytuacja wygląda tak samo z marchewką. Myślisz, że zawsze miała taki piękny, podłużny kształt? Oczywiście, że nie. Moglibyśmy wymieniać jeszcze truskawki, winogrono, brzoskwinie czy dynie. Czy to oznacza, że masz całkowicie wyeliminować banany z diety? No nie. Tak samo jak nie musisz wyrzucić na przykład makaronu. Możesz je zamienić na zielone, na czym skorzystają również twoje jelita. Jednak pamiętaj o kolejności spożycia warzywa, tłuszcze, deser. Nie chodzi też o to, żebyś nagle wywalił wszystko, co dotychczas jadłeś i przerzucił się na 100% keto. U wielu ludzi to nie zadziała, bo po kilku dniach złapie cię ochota na słodkie. A jak złapie cię duża ochota, to będziesz jeść, dopóki nie zrobić się niedobrze. Tak więc jeżeli masz ochotę zrezygnować z większości węgli, rób to stopniowo, małymi kroczkami, korzystając z wyżej wymienionych metod. Pewnie jesteś ciekawy, co z kawą. Kiedy pijesz ten napój, doświadczasz małego wzrostu cukru we krwi. Natomiast uczucie pobudzenia, wytwarzane przez kofeinę, redukuje jego odczuwanie. Co istotne, to wybrzuszenie na krzywej nie wydaje się być szkodliwe, więc miłośnicy kawy nie muszą się bać. Patrząc na nią z dłuższej perspektywy, jest po prostu zdrowa. Jest pewne badanie przeprowadzone przez Petera Kistlera z Australii. W badaniu tym zbadano powiązania między rodzajami kawy a występowaniem arytmii, chorobami układu krążenia i śmiercią. Włączono w nim aż 450 tysięcy uczestników, więc badanie to jest bardzo wiarygodne. Co się okazało? Wszystkie rodzaje kawy, w tym rozpuszczalne, mielone, bezkofeinowe, powiązano ze zmniejszeniem liczby zgonów z jakiejkolwiek przyczyny. Największe zmniejszenie ryzyka zaobserwowano przy zastosowaniu 2-3 filiżanek dziennie, co w porównaniu z niepiciem kawy wiązało się z około 20% mniejszym prawdopodobieństwem odejścia z tego świata. Pod ostatnim filmem mnóstwo było komentarzy na zasadzie: kawa blokuje aktywność neuronalną, automatycznie wprawia organizm w stan walcz lub uciekaj, ale to wszystko nie ma potwierdzenia w literaturze naukowej. Ogólnie rzecz biorąc, kofeina działa jako antagonista receptora adenozynowego, który jest związany z regulacją snu i czuwania. Ale mówienie, że blokuje aktywność neuronalną, jest dużym nadużyciem. Tak samo kofeina aktywuje układ nerwowy sympatyczny, który ma związek z reakcją walcz lub uciekaj. Jednak nie można jednoznacznie powiedzieć, że automatycznie przekształca organizm w ten stan. Zresztą Paracelsus mówił jasno, że to dawka czyni truciznę. Czyli czynnik występujący w przyrodzie, szkodliwy dla organizmu w większych dawkach, w małych dawkach jest dla niego korzystny. Okej, można byłoby poddać pod wątpliwość działanie prozdrowotne kawy, gdyby przeprowadzono jedno badanie na 20 osobach. Ale tych analiz jest mnóstwo i to czasem na grupach kontrolnych tak dużych, jak liczba mieszkańców w największych miastach Polski. I rzeczywiście, krótkoterminowo kofeina utrudnia naszemu organizmowi pozbycie się nadmiaru glukozy. Jednak w dłuższej perspektywie regularne picie kawy znacząco poprawia jego poziom. I tutaj Jesse ma dla nas parę wskazówek. Po pierwsze, unikaj picia kawy jednocześnie jedząc posiłek o wysokiej zawartości cukru lub skrobi, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na krzywą glukozy. Czyli w przypadku, gdy jesz makaron, chcesz wypić kawę około godzinę po jego konsumpcji. Tak samo lepiej, żebyś wypił kawę po śniadaniu niż przed śniadaniem. Dla ułatwienia przyjmij ogólną zasadę, że po kawę sięgasz 2 godziny po pobudce. Oczywiście, chcesz unikać wszelkiego rodzaju śmietanek czy cukru stołowego. Krzywa glukozy patrzy na nich z pełną pogardą. Kolejna sprawa to produkty bezglutenowe. Pacjenci, którzy mają celiakię, czyli nietolerancję na gluten, stanowią około 1,6% naszej populacji. Ci ludzie są totalnie zniszczeni przez ich ekspozycję. A potem jest grupa osób, które czują, że mają objawy kliniczne związane z jego spożywaniem. Nazywamy to nieceliakalną nadwrażliwością na gluten i cierpi na nią około 20% całej populacji. Ale poza tymi przypadkami, kiedy spojrzymy pod kątem tego, co gliadyny jako składnik glutenu robią w ludzkiej fizjologii, to zwiększają one przepuszczalność jelit, co jest podstawą stanu zapalnego. Problem polega na tym, że żywność bezglutenowa niekoniecznie równa się zdrowa. Rzeczy bez glutenu
nadal mogą zawierać cukier, mogą być przetwarzane czy prowadzić do skoków glukozy. Jesse mówi tak: kiedy wybierasz pokarmy bezglutenowe, spróbuj kupować rzeczy zrobione z fasoli czy soczewicy, a nie z ryżu czy innych ziaren. Interesujące w tym wszystkim jest to, że nasz poziom glukozy nie podnosi się tylko w momencie, gdy jemy określoną żywność. Gdy jesteśmy w bardzo stresującej sytuacji, na przykład podczas wystąpienia publicznego, uwalniamy adrenalinę oraz kortyzol. Jak to wygląda od technicznej strony? Załóżmy, że dzieje się coś niepokojącego. W ten sposób automatycznie włączasz układ nerwowy współczulny, znany również jako układ przywspółczulny. Następstwem tego jest uwalnianie adrenaliny z nadnerczy. Adrenalina powoduje szybkie zwiększenie poziomu cukru we krwi poprzez stymulację uwalniania glukozy z wątroby oraz zmniejszenie wrażliwości na insulinę. Bardzo podobnie jest z kortyzolem. Ten hormon steroidowy zwiększa glukoneogenezę, przez co ta krzywa zaczyna rosnąć w górę. To jeden z powodów, dlaczego nieustający stres jest tak szkodliwy dla naszego organizmu. Patrząc na to z perspektywy neurobiologicznej, w krótkim czasie może być korzystny, natomiast w długim staje się szalenie groźny. Podejrzewam, że obiło Ci się o uszy coś, co nazywamy uziemieniem. To nic innego jak stawianie gołych stóp na ziemi. I kiedy ktoś mówi, że w ten sposób łączy się z ziemią, jest traktowany niepoważnie. Zupełnie niesłusznie, gdyż ma to swoje potwierdzenie naukowe. Jesse przywołuje badanie przeprowadzone w Polsce, które udowadnia, że oprócz tego, że pozbywamy się stresu, to dodatkowo zmniejszamy poziom cukru we krwi. Co prawda, to badanie było przeprowadzone na bardzo małej grupie 12 osób, natomiast uziemianie nie ma żadnych skutków ubocznych. Więc nawet gdyby było nieskuteczne, nie tracimy nic oprócz czasu. Grupa, która robiła to przez 8 godzin dziennie przez 3 dni, miała znaczące zmniejszenie poziomu glukozy we krwi w porównaniu z grupą, która tego nie robiła. Jeżeli chcesz wykonać tę praktykę, chodź stopami 15 minut po trawie albo połóż się na podłodze bez żadnych ubrań. W ten sposób zmniejszysz obrzęk poprzez dostarczanie elektronów z pola magnetycznego Ziemi, co bezpośrednio wpłynie na wypłaszczenie krzywej. Tak samo istnieją przesłanki, że kontakt z ziemią może neutralizować wolne rodniki. Jak już wcześniej wspominał Kuba, są to cząsteczki o nieparzystej liczbie elektronów, które są powiązane z procesami starzenia oraz ze stanami zapalnymi. Kontakt z ziemią, która jest bogata w elektrony, ma pomóc w neutralizacji nadmiaru wolnych rodników poprzez ich przepływ z organizmu do ziemi. Jednak każda z tych informacji jest w fazie eksploracyjnej, więc przetestuj na sobie i daj znać, czy coś się zmieniło. Chcesz poznać całą prawdę o obecnych zaleceniach żywieniowych? To kliknij w odcinek obok mnie. Gwarantuję Ci, że spadniesz z fotela.